Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną Krzysztof Radzikowski na konferencji przed galą Fame 12. No Krzysztofie, nie spodziewałem się, ale trochę nerwów z twojej strony na tej gali zobaczyliśmy. Co się stało? No dlaczego nerwów? Ja nie jestem nerwowy. No właśnie nigdy cię nie widziałem, ale dzisiaj widziałem, że już trochę się podirytowałeś tym, co mówili uczestnicy konferencji. Ja tam do nikogo nic nie, wiesz, nie to, żebym tam do kogoś coś skakał, czy wyzywał, czy coś, bo ja kulturalnie się wypowiedziałem. Mhm. Ja powiedziałem tak. Tylko, no, żeby przestali się czepiać roli, bo to już się niesmaczne robi. No. To taka moja, no, takie moje wtrącenie się. Kto tam ma co do kogo, okej, okay. Niech po sobie jadą, wylewają po mnie, ale rodziny to są rzecz święta, no. Irytujecie Jacek Murański? Znaczy, ja nie znam Jacka, powiem ci szczerze. Jak nie znam, to się też nie wypowiadam. Ja po prostu, pewne wypowiedzi, może nie on, ale pewne wypowiedzi mnie zirytowały. No. Mhm. Ja tak się zastanawiam, bo wydaje mi się, że taka lekka zła krew w walce zawsze jest potrzebna. Ja nie dążę do walki z nim, absolutnie. No. Nie, ale bardziej się zastanawiam, czy może trochę pomóc federacji i dopytać, czy może jest ktoś, z kimś masz jakiś realny konflikt. A czy trzeba mieć konflikty, żeby dać dobrą walkę? Nie, ale budzi to trochę właśnie emocji więcej na konferencji prasowej. Znaczy wiesz, na konferencję rządzą się swoimi prawami, a klatka swoimi, tak? Można być tutaj kolegami, a dać dobrą walkę. A można tutaj się wyzywać, a wejść do klatki i co? Nie, no oczywiście. Zamykamy temat. Powiedz mi, jak samopoczucie przed walką i czy jest stres, no bo to pierwszy raz wejdziesz do oktagonu. To znaczy, no czy jest stres, no... Ja już bym chciał, żeby to się odbyło. Mhm. Chcę spędzić trochę czasu z kobietą, z dzieckiem. Także chciałbym, żeby to się już się odbyło, żeby to było za mną. I no co, no i czekamy do soboty, tak? A czy te odczucia można porównać do startu w Strongman, czy to są zupełnie inne emocje? No podobne, no tam wychodzisz, coś robisz, tutaj też wychodzisz, coś robisz, tak? Tam też dźwigałem przed dużymi publikami. Mhm. Też się przygotowywałem, też wiedziałem, pod co się przygotowywuję i tak dalej, i tak dalej. No i co? No, trzeba iść i zrobić swoje, tak? Mhm. Jak to się mówi, trzeba iść zrobić robotę i wracać do domu. Czy już cały obóz przygotowawczy zakończony? Teraz łapanie świeżości, ciężki, chwilę odpoczynku? Ciężki trening, mam nadzieję, zakończony. W poniedziałek jeszcze jadę do Ankosu, poniedziałek, wtorek, środa. Pod okiem trenera Andrzeja jeszcze 3 treningi. I ruszamy w czwartek na Gdańsk. Zadam pytanie, ponieważ ostatni nasz wywiad niestety się nie nagrał i nie mogliśmy go ukazać. Powiedz mi, kim inspirowałeś się, jeżeli chodzi o zawodników MMA? Podejmując decyzję oczywiście o wystąpieniu. Nie, ja powiem ci tak, no ja jestem wielkim fanem Fiodora Emelianenki. Naprawdę, chciałbym go kiedykolwiek w życiu poznać, uścisnąć rękę. Dla mnie przekozak i wzór do naśladowania. Widziałeś jego ostatni występ, bo niedawno walczył. Tak, walczył, wygrał. Ja jego wszystkie walki śledziłem. Miałem okazję kiedyś poznać jego brata. Miałem okazję poznać dużo mistrzów UFC, tak? A jego jakoś nigdy, chociaż byliśmy razem na tych samych targach, minęliśmy się gdzieś i tak dalej, chciałbym chociaż móc uścisnąć rękę. A czy teraz takich aktywnie walczących zawodników wagi ciężkiej, no bo umówmy się, porozmawiamy o twojej wadze, czy jest taki zawodnik, który no, robi na tobie fajne wrażenie? No jest sporo, no teraz to tak, no słuchaj, no... No mnóstwo, mnóstwo. No akurat takiego drugiego jak Fiodor dla mnie, o Mirko Krokop, mogę powiedzieć. Krokop, numer 2 dla mnie. Pierwszy Fiodor, drugi Mirko Krokop. No. Jeszcze byłem jeszcze wielkim fanem K1 Petera Erca. No tak, no K1 miał swój taki świetny okres. Niestety się skończył, może jeszcze wróci, miejmy nadzieję. Może wróci. Remi Boniarski, Peter Erc, Jerome Le Banner. To była ekipa naprawdę, na którą było warto i fajnie popatrzeć. Nie wiem, czy wiesz, ale w piątek widzieliśmy się, przynajmniej ja cię widziałem na Babilonie, na gali Babilon MMA. Tak, zwróciłem na to uwagę, byłeś trochę dalej, więc już się nie ciągnąłem. Chciałem dopytać, co tam robiłeś, w jakiej roli? No kibicowałem Sylwkowi Kołeckiemu, zawodnik Ankosu, tak. Przyjechałem kibicować. No i co? No i super występ. Właśnie, jak ci się podobała ta walka? Bardzo fajnie. No, Sylwek troszkę tak w stójce przegrywał, ale później był, to jest to, co pokazał Ankos, tak? Wjazd w nogi i koniec. I szybka robota. Miałeś okazję przygotowywać się z Sylwestrem? Tak, tak. Prawie na każdym treningu się widzieliśmy. I często ze sobą coś robiliśmy. W zasadzie zastanawiam się, czy jest jakiś sparring partner, który może być słabszy od twojego przeciwnika, bo nie umieszając oczywiście twojemu przeciwnikowi, no ale sparring partnerów w Ankosie, no to chyba masz wybitnych.
Oj tak, tam powiem Ci, że nieraz ciężkich to przychodzi z 10-12. Właśnie nie wiem, czy to nie jest najmocniejsza waga ciężka aktualnie w Polsce. Też mi się tak wydaje. Mam takiego kolegę tutaj z Łodzi, który też w Łodzi szukał ciężkich chłopaków i to już był problem i musiał gdzieś po Polsce jeździć. Jesteś gotowy już na wojnę w oktagonie? Wojnę, jestem gotowy na dobrą walkę, no. Krzysiek, powodzenia. Jak trener powie, jestem gotowy, to jestem gotowy. No. Krzysiek, powodzenia oczywiście na walce i bardzo dziękujemy za wywiad. Dzięki. Pozdrawiam. Dzięki.